Wróciłem właśnie ze spaceru. A, mam głos. Wróciłem właśnie ze spaceru. O, lepiej. I z treningu brzucha. Dzisiaj sporo się będzie działo. Trening zupełnie inny niż zwykle. Prawie, że FBW. Także może Was zaciekawić. Potem wypowiem się dlaczego. Owa taktyka została obrana. Ale najważniejszy punkt tego nagrania, tego materiału, co będzie się działo, czyli dzień jedzenia, full day of eating. Zobaczycie, jak jem na parę dni przed zawodami, a dzisiaj węglowodany troszeczkę wyżej, jako że po wysłaniu fotek dla Kuby powiedział, że jest trochę płaskawo, więc trochę tego jedzenia będzie. Jeszcze, ała, jak zwykle małym palcem, nie wiem, co te małe palce mają do siebie, że zbierają wszystko, cały impact dnia. Więc zobaczycie dzisiaj, ile tego jedzenia jest. Energia powoli wraca stopniowo, wiadome, po tylu dniach, ale nie ma co marudzić. Jest naprawdę okej. Jest naprawdę okej. Tym się zajmę już przed wyjazdem. Muszę przyznać, że dzisiaj całkiem dobrze to idzie czasowo. Troszeczkę się przeciągnęło. W sensie, no, plan był wykonywany, bo pozowałem codziennie, dwa razy dziennie z timerem. Licznik czasu, mam taki program, który nazywa się Interval Timer i liczy mi 8 sekund w pozie, a potem 5 sekund na przejście. A teraz 60 gramów izolatu, tam jest 100 gram banana w środku, a tutaj mamy 200 gramów cream of rice i 20 masła migdałowego, a w tym pięknym kubeczku, chodź tutaj, niewyspanko, mamy trochę supli, takich jak tutka, nak, witamina C, witamina B, do tego mamy enzymy trawienne, troszkę tego jest prozdrowotnie, a tutaj była glutamina. Zaraz będę się wybierał na zakupy, ale zanim to pokażę Wam, co dołączyło do mojej kolekcji Lego, to jest stary Batmobile. Hedwiga, hełm Ironmana, Ironman. Tu mamy Feniksa. Tu mamy Venoma. A tutaj rękawice Thanosa. To wczorajsza nowość. A tutaj jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. O, Batmobile. Jeszcze trochę Lego mam do poukładania, ale jeżeli czasowo będę stał dobrze, to będzie go więcej ułożonego, ale cieszę się, że wczoraj było trochę wolnego czasu i odpoczynku. Dochodzimy do takiego momentu w życiu, gdy rozumiemy, że czasy się zmieniają i to bardzo się zmieniają. Kiedyś człowiek wyszedł na zakupy, no i wrócił po dwóch dniach, wiadomo. Teraz człowiek wyszedł na zakupy, no i wrócił szybko i był w kawiarni. Dorosłość. Nie mogę narzekać, ale było fajnie. Kocie kafę. Przez czas wyciągnąć pranie, żeby nie leżało, bo potem wiadomo. I posiłek przedtreningowy. Jak będzie troszeczkę... No, jest lepiej. Hałasowało, to wybaczcie, ale perfekcyjny pan w domu wstawił jeszcze białe pranie. Dzisiaj to profeska. 200 gramów ryżu, 200 indyka, trochę cukinii, a tutaj w markusowym kubeczku wystaje banan. 100 banana. Łapy mi się trzęsą, jakbym przesadził z tlenem. A nie przesadziłem. No nic. Ale czuję lekką chipkę, więc prawdopodobnie temu. No to zabieram się za jedzenie. Cześć. Przyjechała pani mama, wita się z wami, więc trzeba ją dobrą kawusią ugościć. Już wam pokazuję jaką. Będzie ze specjalnego kubeczka od Joginka. Zaraz. Widziałaś ten kubek? No zobacz. Nie. Takiego nie widziałem. Będzie latte. Po kolei. Rozładowała mi się bateria w aparacie, więc musiałem
dograć trening telefonem, ale został nagrany. Punkt drugi, co pomyślałem, ten trening, czyli klatka, barki, triceps, nogi, z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie zrobiłem nogi dzisiaj, na parę dni przed startem, będzie zupełnie oddzielnym materiałem, bo pomyślałem, dlaczego nie podzielić tego na dwa zamiast jednego. Zawsze więcej, zawsze ciekawiej. A też sporo, jak to ja, jak zwykle miał być sam trening, a trochę zacząłem gadać, trochę nowości, ciekawostek i tak dalej starałem się przekazać. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, a ja biorę się za posiłek potreningowy. Także widzimy się za chwilkę. No i tak, potreningowo mamy 200 gramów cream of rice. Tutaj mam 60 izolatu, 100 banana, 100 jabłka. Często też pytacie o białko, które używam. I z Hero Lab'a słony karmel i teraz bardzo mi posmakowało te, czyli truskawka i biała czekolada. Dla większości wystarczy koncentrat, ja akurat używam izolat. Jak coś ma dać chociaż 0,5%, 1/6%, to i tak używam coś, żeby mi mogło pomóc. Także tak prezentuje się posiłek potreningowy. Dostawa. Chicken and rice. Była chyba najgorsza imitacja Roniego Colemana, jaką kiedykolwiek słyszałem. No cóż, trudno. To wraca Czechowicz. Właściwie to nawet nie jest kurczak. Tylko 200 gramów indyka, 10 oliwy. Dobrze mówię, oliwy, nie oleju lnianego. 150 ryżu i 100 borówek. Smacznego. Byłem wyrzucić śmieci, od razu odebrałem paczkę. Powiem Wam, że musiałem być bardzo grzeczny, bo kolejny prezent. Koszuleczka. Czekajcie, spróbuję zbliżyć. O. Bardzo fajna. A od kogo? Od mojej podopiecznej Pauliny Zawłockiej. Dziękuję Ci. Dziękuję dla Ciebie. To w ogóle nie ma sensu. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Ci bardzo za mega, mega koszuleczkę. Jest kozacka ten misio. Pierwsza część posiłku już jest gotowa. 150 gramów płatków ryżowych i 100 banana. Tu już się robi druga. Mamy 200 indyka i 50 warzyw. To będzie cały posiłek numer 5. Przemówię jeszcze jeden. Pojedzone, suple wzięte, popozowane, powakumowane. Powakumowane. Bo robię też wakum dwa razy dziennie, pozuję dwa razy dziennie. Ostatni posiłek było 150 g mąki ryżowej, do tego 20 g masła migdałowego, 200 g indyka, 50 g jabłka i to wszystko. Jutro zaczynam ósmy, tak, dobrze słyszeliście, ósmy miesiąc redukcji, także trochę to już trwa, trochę to już trwa. Dzisiaj kolejny dzień za nami, udany dzień, dobry dzień, fajny trening, ciekawy trening, coś nowego. Zapraszam do oglądania, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentarza, łapki w górę. To zawsze pomaga, jeżeli chodzi o algorytm. A przede mną jeszcze trochę tej redukcji. Mam nadzieję, że już bliżej do końca. No ale nie przestajemy. Show must go on, tak jak powiedziałem, działamy. I lecimy dalej po najlepszą formę, najlepszą wersję siebie. O to w tym chodzi.